Będzie nowa wersja demonstracyjna test drive Solar Crown, ale tylko na konsolę, przed premierą gry, czyli w sierpniu. Będzie można przetestować nową grę wyścigową od KT Racing. Twórcy wspomnieli o wersji PC-owej, że w momencie publikacji dema była niedopracowana, było sporo jeszcze błędów i niedociągnięć graficznych, głównie jeśli chodzi o optymalizację. Z tego co pisali, była to wersja sprzed roku. Ile w tym prawdy nie wiadomo. Tak czy inaczej, nowa wersja na Xbox Series i PlayStation 5 będzie miała sporo. Usprawnień, ale grę będzie można odpalić tylko w Full HD w 60FPS-ach albo 1400p i 30FPS-ów, więc nie będzie 4K w Test Drive Unlimited na konsolach obecnej generacji. Ale patrząc na dzisiejsze technologie upskalowania rozdzielczości w konsolach i w samych telewizorach, to raczej nie powinien być duży problem, aczkolwiek będzie brakowało detali na jakiś bardzo dużych ekranach typu 65 cali. No. Nie wiadomo jeszcze, co demo będzie zawierać. Nie wiadomo, czy będą te same samochody, czy świat będzie taki sam jak w demie ze Steam'a. Przypomnę wam, że w demie steamowym mieliśmy dostęp do 9 dzielnic, 16 samochodów, 22 do testów. I 27 wyścigach różnych, w ogóle takich zawodów, w których mogliśmy wziąć udział. Demo było obszerne, to trzeba powiedzieć, ale jestem ciekawy, czy wersje konsolowe będą miały jakieś zmiany. Czy będą inne samochody, może jakieś inne tryby grafiki? A nie wiem, podejrzewam, że grafika może być jednak gorsza. Tak czy inaczej, nie ma jeszcze dokładnej daty, kiedy. Pojawi się demo na konsole. Wiadomo tylko, że pojawi się w sierpniu i że możemy liczyć na szereg różnych usprawnień. Jak będzie? Zobaczymy, przetestujemy. Napisz w komentarzu, na jakiej konsoli będziesz testował Test Drive Unlimited Solar Crown. Trzymaj się, cześć.